Siemaneczko kochani, dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz, tym razem będzie to kalendarz Yves Rocher, czy jakoś tak to się wymawia. Yves Rocher. Ciężko mi powiedzieć jak, ale dzisiaj go otwieramy. Jest to jeden z droższych kalendarzy, bo mamy dużo tańszych, ale to później Wam opowiem, gdzie go kupiłam i za ile, to za chwilkę, więc przejdźmy, zbliżmy się i zobaczmy, jak ten kalendarz wygląda w środku. A więc witam Was z bliska. Kalendarz prezentuje się w oto taki sposób. Chciałam jeszcze dodać, że to jest jeden z droższych kalendarzy. Kupiłam go w Niemczech. Pierwsze 1000 sztuk było w promocji, plus oczywiście były do tego gratisy. I to nie małe gratisy, ponieważ dostałam w gratisie, może tak, na początek powiem, ile on kosztował. Kosztował on 40 euro, zapłaciłam za niego, ponieważ była promocja i był przeceniony z 45 euro i były do niego gratisy. Czyli na polskie złotówki kosztował on 180 zł, tyle za niego zapłaciłam. A jego wartość teraz, już po wyprzedaniu tych 1000 sztuk, jest 205 zł. I już Wam pokazuję gratisy. Dostałam taki oto krem anti-age. Jest to pełna pojemność, 50 ml. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda on ładnie, jak się prezentuje. Proszę, takie śliczne opakowanko. Nie pytajcie się, co się stało w palec, bo szkoda gadać. I sprawdziłam, ile ten krem kosztuje. A więc ten krem w cenie regularnej w sklepie u nas w Polsce kosztuje 165 zł. Natomiast aktualnie jest on w promocji za 125 zł. Ale to nie wszystkie gratisy, które otrzymałam. Otrzymałam również krem pod oczy. Również jest to anti-age krem. Jest on o pojemności 14 ml. I też widziałam taki krem u nas w sklepie. Kosztuje on 65 zł. Nie powiem Wam, czy to jest cena regularna, czy to jest promocja, bo akurat nie spojrzałam. Zapamiętałam jedynie, że kosztuje 65 zł. Więc wcale nie mało. Do tego jeszcze otrzymałam żel pod prysznic. Taki on jest przezroczysty. Jest to perfumowany. Tutaj może jak teraz rękę podłożyłam, to lepiej widać. I ma on 200 ml, więc wcale nie mały. I taką próbeczkę balsamu, która ma 8 ml. Więc podsumowując, te gratisy w sklepie kosztowałyby mnie około 250, nie wiem ile żel kosztował, 250-300 zł. Więc jest to, przeważa to wartość naszego kalendarza, więc fajna opcja. Ale już nie będę o tym gadać. Oczywiście, jeśli lubicie kalendarze adwentowe, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Oczywiście przycisku subskrypcji, żeby było nas coraz więcej. I oczywiście otwieramy. Kalendarz otwiera się w ten sposób. Tutaj mamy teksty. Myślę, że są to teksty świąteczne. Nie będę tego przetłumaczać teraz. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widać w kadrze. I jedynym minusem tego kalendarza jest to, że bardzo słabo widać te numerki. Ciężko jest tutaj rozszyfrować, ponieważ są one złote. U Was akurat w kadrze ta strona się odbija lepiej, że ją widać. A tą gorzej. U mnie no to tak raczej wszystko gorzej, ale no jakoś sobie poradzimy. Dobra, zaczynamy od jedyneczki. Tutaj widzimy jedyneczkę. Tutaj mamy opis używania albo coś takiego. To jest chyba coś o produkcie. Jeśli chcecie, to sobie przetłumaczcie, a ja zaglądam już do środka. A w jedynce znajduje się maseczka do twarzy o zapachu rumianku. Jak widzicie, Yves Rocher jest marką francuską, z tego co kojarzę. Więc fajnie, coś innego. Nie mam już swojego pudełka, więc po prostu będę odkładać, może będziecie widzieć te produkty. A pudełeczka będę odkładała odwrotnie po prostu. Lecimy do dwójki. Mam nadzieję, że nie będzie to wszystko zbyt długo trwało. Tu jestem ciekawa, co jest za numer 11 chyba. Tu jest chyba dwójka.
Oj, ciężkie, ciężkie, ciężkie. To jest chyba dwójeczka, tak mi się wydaje. Ponieważ dwunastka jest chyba tutaj. Więc pokażę Wam opisy na szybko. Chyba coś do włosów, chyba coś do włosów. W okienku numer dwa mamy płyn do włosów, cokolwiek to oznacza. Nie wiem, do czego może służyć taki płyn. Ponoć do matowienia włosów. Chociaż zawsze chciałam, żeby były błyszczące, więc nie wiem, jeśli wiecie, możecie mi napisać. Lecimy dalej, bo tutaj problem jest z szukaniem numerków. Czwórkę widzę, a trójkę. Czy trójkę zobaczę? A w trójce zobaczmy, co mamy. Już nie będę pokazywała napisów, bo zbyt długo to będzie trwało. A w trójce mamy balsam do ciała o pojemności 50 ml. Jest on Argan à la Rose. Więc przypuszczam, że jest to olejek arganowy z różą. Dziwne, że nam się nie zapadło. Lecimy do czwórki. Czwóreczka. Tak na szybko napisy pokazuję. A w czwóreczce mamy dwufazowy płyn micelarny. Ostatnio w kalendarzach nam się nie trafiał, więc bardzo fajnie, bo już mi brakuje tych płynów. Więc kalendarze, wracajcie z płynami. Jednak się przydawały. Szukam piątki, szóstkę. Widzę piątkę. Piąteczka. Opisiki na szybko. Jak ktoś chce, może sobie zatrzymać w tym momencie film i przetłumaczyć. A w piątce mamy odżywkę na zniszczone włosy z agawy. Oczywiście 50 ml. Wszystkie te buteleczki są pojemności 50 ml. Jeśli gdzieś nie wspomniałam. Lecimy do szósteczki, póki ją jeszcze widzę. I mamy tutaj czerwoną szminkę. Szminkę, pomadkę. Może sobie ją otworzymy. Jeszcze nie miałam szminki z tej marki, więc fajnie. Są tutaj produkty również kosmetyczne do malowania. Sprawdźmy kolor. Ładny tutaj wzorek. Hier Rocher. Bardzo ładna, czerwona, klasyczna pomadka. Tutaj mamy satynową pomadkę. Numer 56. Fajnie, fajnie, że coś takiego dali. Bardzo mnie to cieszy, że to jest taki kalendarz nie tylko z pielęgnacją, ale również z kosmetykami. Szukamy już siódemki. I ją mam. Dziesiątka nam spadnie. Szybki tekścik. I tutaj mamy pierwszy żel pod prysznic. Widzę tutaj orange, więc musi być coś pomarańczowego. Również 50 ml. No, mój koszyczek, niestety chyba trzeba będzie kupić drugi, bo już nie pomieści takiej drugiej dawki kosmetyków. Była to siódemka, lecimy do ósemki. Ósemkę mamy u góry. Szybki tekścik. I mamy tutaj jakąś małą wodę perfumowaną. Podstawię łapkę pod spód, bo inaczej to raczej nic nie zobaczycie. Jest to woda perfumowana, 4 ml, taka próbeczka. Zaraz Wam opiszę, jaki to jest zapach. Zapach jest bardzo cytrusowy. Szukamy dziewiąteczki. Dziewiątkę mamy chyba tu. Oj, 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 nie tak prędko. Już się chciało otworzyć. Tutaj mamy tekścik. I tutaj mamy żel do mycia twarzy, przypuszczam, o pojemności 30 ml, więc też taka spora tubeczka. Pewnie oglądacie i myślicie sobie, czemu ona nie widzi tych numerów. Ja je widzę, no ale ja ich nie widzę. Dziesiątka. A w dziesiątce znaleźliśmy peeling do ciała z pestek Morelli, 30 ml, złuszczający i wygładzający. Fajnie, ale byłabym zadowolona, jakbym teraz znalazła jakiś kosmetyk makijażowy.
O nie, dziesiątkę mam odwrócić. Jedenastka, gdzieś ją widziałam wcześniej. Tu na samym dole. Bardzo leciutka. I jakieś maleństwo. A w numerze 11 znaleźliśmy taką małą próbkę kremu naprawczego na dzień. Bardzo mała, mamy tutaj 7 ml, więc tak wiecie. No ale okej, jest to kosmetyk, nie jest to żaden badziew. Jedziemy do dwunastki. Dwunastkę znalazłam tutaj. I jak możecie się domyśleć, mamy tutaj żel pod prysznic, 50 ml i mamy tutaj czarną jagodę, blackberry, czy borówkę, jak kto woli. Trzynasteczka. I mamy lakier do paznokci. No powiem Wam, dosyć taki nieciekawy ten kolor. Czy on ma jakiś numer? No nie wiem, może to jest jego numer, R003. Bo nic więcej nie widzę, ale jest taki ni to róż, ni to brąz. Dziewczyny lubią brąz. Ale myślę, że tutaj akurat jeśli chodzi o kamerę, to nie przekłamuje tego koloru za bardzo, więc możecie sami ocenić, jaki to jest kolor. Na pewno nie mój. To była trzynastka. Nie, to była co? To było trzynastka. No tak. Nie wiem, tak dziwnie napisane. Czternastka. I zaraz otworzę to okienko przez przypadek. A w czternastce znaleźliśmy balsam naprawczy do włosów. Mamy tutaj pojemność 30 ml, więc myślę, że na półtora albo dwa razy na moje długie włosy. Zobaczymy. Jeśli chodzi o włosy, to ja bardzo lubię produkty do włosów testować nowe, ponieważ mam swojego niezawodnego, po prostu tutaj sprawdzonego, już tutaj mojego ulubieńca, którego możecie znaleźć w moich innych odcinkach. Na przykład pustego pudełka. Bardzo często tam o nim mówię. A teraz piętnastka. I mamy tutaj kolejny. Czekajcie. Dziś już to widziałam. A, dobra, bo tutaj był. Mamy już taką serię. Mamy żel pod prysznic i balsam do ciała. Zastanawiam się, co to jest body lotion. Więc mamy już taką parkę tutaj fajną. Również 50 ml. To była piętnastka, teraz szesnastka. I czy to będzie czarna kredka? Tak! Mamy tutaj czarną kredkę. Mini wersję. Ale okej, no okej, oprócz, no już mamy trzy takie rzeczy, to była szesnastka, więc zobaczymy, co dalej, gdzie mamy siedemnastkę. Tutaj mi gdzieś latała. Czy mam kalendarz? Chyba nie. Siedemnastka. I tutaj znowu mamy coś do ust. Już to odpakowuję. I jest to balsam z podobnej serii, co był tutaj chyba żel pod prysznic. Bezbarwny balsamik do ust. Spoko, zawsze się przyda. I to była siedemnastka, lecimy do osiemnastki. Duże opakowanie, osiemnasta. Ojej, nie chcemy wiedzieć, co tam jest przed czasem. Teraz mi tu wszystko spadnie w dół. Jeszcze lakier się wywrócił. Dużo rzeczy już na stole jest.
I w 18 mamy regenerującą maskę z nagietkiem. 19. Ciężkie kosmetyki, jak się nie zna języków. I mamy tutaj jakąś kolejną próbeczkę. Jest to na noc. Tym razem tu było na dzień ta mała pierwsza, ta jest na noc. Jest również 7 ml. 20. Od razu pod spodem to wyciągam od razu. I tutaj mamy kolejny mini perfumik. No, tutaj mamy zapach bardziej dla poważnych pań, taki bardziej poważny, taki mocniejszy, że tak powiem. Nie jest zły, na pewno zużyję, bo jeśli chodzi o perfumy, no to u mnie idą jak woda. Jedziemy z 21. I mamy tutaj kolejny balsam do ciała. Również jest regenerujący, naprawczy. 30 ml. Bardzo ładne opakowanie. Całkiem inne niż poprzednie, więc nie wiem, czy to nie jest jakaś specjalna seria. Musiało spaść. Do kalendarzy. Fajne. 22. Zbliżamy się do końca, moi drodzy. Mam nadzieję, że podobają Wam się kalendarze, że lubicie kalendarze. Nie zapomnijcie o łapce w górę. A w 22 mamy maskę regenerującą, naprawczą do uszkodzonych włosów. 35 ml. Też fajne opakowanko, troszkę inne. I zostały nam dwa okienka, tak szybko zleciał ten kalendarz. Jest przepiękny. Na pewno komuś oddam, jeśli będzie ktoś chciał, ponieważ szkoda go wyrzucić. 23 oczywiście. I mamy tutaj krem do rąk z serii, która już gdzieś tutaj była. I ostatnie okienko, które nam zostało, 24, co przygotowali dla nas na święta. I tutaj nic innego jak maskara, kolejna maskara do kolekcji. Ale fajnie, przejdźmy do podsumowania, pokażę Wam wszystkie produkty. A więc tak prezentują się nasze wszystkie produkty. Z tego, co zdążyłam zauważyć, mamy tutaj kilka, chyba dwa balsamy do ciała, cztery żele pod prysznic, znalazło się dużo produktów do zniszczonych włosów, znalazły się nawet produkty do makijażu, szminka, tusze, perfumy, naprawdę bardzo duża różnorodność. Wydaje mi się, że za taką cenę to jest jeden z najlepszych kalendarzy, który do teraz otworzyłam, razem z body shopem na równi. Naprawdę mi się spodobał, a jeśli Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i oczywiście wcisnąć w przycisku subskrypcji. Oczywiście nie zapomnijcie również o moich mediach społecznościowych, tam również też często coś dodaję. Oczywiście takich jak TikTok lub Instagram. I zapraszam Was do komentowania, czy Wam podobał się ten kalendarz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!